Cześć, nazywam się Adrian Zieliński, były i przyszły mistrz FEN-u, tym razem w kategorii półśredniej. Jestem przygotowany na pełen dystans, na 5 rund, ale wierzę w to, że tą walkę skończę przed czasem. Dwóch strajkerów, obaj zawodnicy lubią mocno się bić. Zieliński jest bardzo doświadczony, z kolei Oleksiejczyk jest młody, gniewny, żądny sukcesu i na pewno będzie chciał pójść w ślady swojego brata starszego Michała. Kto tam będzie jeszcze w kategorii do wyczyszczenia, to biorę. Kapitalnie robi to Zieliński, naprawdę. Kiedy on debiutował na zawodowstwie, ja miałem stoczone już 24 pojedynki i we Wrocławiu pokażę mu, jaka dzieli nas przepaść. Nie będę tego zdradzał, jaki mam game plan, jak planuję go skończyć przed czasem. Wydaje mi się, że to wyjdzie w trakcie walki. Jak nadarzy się okazja, to trafię albo obalę i poddam. Darek, ty chcesz mnie skończyć przed czasem? Nie żartuj, uważaj, żeby to się nie skończyło w odwrotną stronę. Kto wygra w tym starciu? Szalenie uzdolniony Oleksiejczuk, który marzy o podbiciu świata, czy doświadczony Zieliński, chcący wrócić na tron? Pamiętam, jak za młodych lat jeździłem z Michałem na galę FEN, stałem mu w narożniku. Teraz ja podążam tą samą drogą, także walczę FEN, jestem tutaj mistrzem. Mam nadzieję, że pomoże mi to w dostaniu się do UFC, bo mam już tam przetarte szlaki. Wiem, jaki styl preferuję. Mi ten styl bardzo odpowiada. Jestem gotowy na 5 rund pełnego przekrojowego MMA. Po raz pierwszy z Adrianem Zielińskim spotkaliśmy się na gali w Mrągowie. Widziałem, że jest pewny siebie, to gwarantuje naprawdę mocną walkę. Mam o wiele więcej argumentów, żeby zwyciężyć tę walkę, niż wielu osobom się wydaje. Starcie takich dwóch stójkowiczów da dużo emocji kibicom. Jako fan MMA jaram się tym pojedynkiem i wprost nie mogę się doczekać tego starcia. Oleksiejczuk versus Zieliński.